Hej, hej, ludziska. Witam wszystkich na moim kanale. Dziś zagramy sobie w gierkę. Taką spokojną, relaksującą, można powiedzieć. Która się nazywa City Skylines. Czy jakoś tak. Nie znam angielskiego, więc źle to czytam pewnie. Ale to jest taka spokojna gra, gdzie się buduje miasto. I dba o to, żeby ludzie byli szczęśliwi w nim. Więc zaczynamy nową grę. Wybierzemy sobie taką mapkę, która się nazywa Wyspy. Bardzo ładna. Nazwę miasta dam sobie Tempest City, jak ja jestem Tempest, więc to będzie Tempest City, lewostronny nie chcę. Pieniądze nieograniczone się bardzo przydadzą. I odblokuję wszystkie kamienie milowe, ponieważ nie mam ochoty się napinać, spokojnie sobie chcę pograć, pobudować, nie martwiąc się o kasy, o jakieś kamienie milowe, nie wiem co to jest. No to zaczynamy. O, widzisz. Zaczynamy. Filmik potrwa około pół godziny. Takie będą pół godziny filmy, nie dłuższe. Miasto jeszcze nie rośnie, a ci już się cieszą. No dobrze. Dobrze, popatrzmy, gdzie my, co my tu mamy. O, burmistrz to ja. O, mogę dokupić nowe tereny. I o to chodzi, bo... Aha, tak, tak. O. Oczywiście weźmiemy sobie tu. Tu. Być może weźmiemy sobie tu, na pewno tu, na pewno tu. Czy tu? Tu nie. Tu mi nie potrzeba. Tu mi bardziej pasuje iść sobie do góry. O. Tu gdzieś bym chciał mieć miejsce na tereny przemysłowe. Jak na dary od właściwego miasta, który będzie tu i tu, na tej wyspie. Tu. Może tu nad rzeką będą jakieś osady takie. To by można byłoby tu. Ale ja bym tutaj dał... No tu muszę, bo tu muszę mieć... Muszę mieć miejsce na... Zaraz. Gdzie by było lepiej? Czy lepiej byłoby tutaj dać przemysł? Może tu wywalić go tam, het, całkiem na bok? No bo trzeba było... Tam idą tory kolejowe i to by było dobrze. Dobrze, damy tu. O kurcz, i to jest koniec. Więcej nie możemy. No to będzie tak. No to będzie tak. No dobrze. Czyli mniej więcej wiem. Mniej więcej wiem. Miasto będzie. Zaczniemy tutaj. O, tutaj jest taka fajna plaża. Tu sobie zbudujemy miasto. Ale od czego trzeba zacząć? Zacząć trzeba oczywiście od tego, że miasto musi mieć kilka rzeczy. Musi mieć wodę,
Musi mieć prąd, musi mieć gdzie odprowadzać ścieki oraz gdzie wywozić śmieci. Jak tu płyną wody? Weźmiemy sobie tu na wodę. Nie to, to nie to. To nam pokaże, gdzie jest woda. O, tu nam pokazuje, że woda płynie stąd, tędy. A tutaj prawie nie. Tu jeszcze też płynie i gdzieś tam płynie, gdzieś tam ten. Czyli tu możemy dać odpływ ścieków. Bo to nam wyniesie ścieki gdzieś tam od razu poza nasze tereny, także najlepiej będzie zrobić to tutaj. Ścieki już. Stacja uzdatniania wody. To ją sobie właśnie tu umieścimy. O. Jedno. Tak, ludzie już się cieszą. Trzy. Zmieści się czwarta? Nie zmieści się. Tu się zmieści. Ale to na razie nie będziemy jej budować. Trzy wystarczą. To są ścieki. Trzeba je połączyć rurą. O, tak. Tu mamy tory kolejowe. I teraz, gdzie my to się chcemy z tym dostać? My się chcemy dostać z tym tutaj, bo tutaj będzie nasze miasto, więc tu. Dobra. Czyli odprowadzenie ścieków mamy. Trzeba teraz skądś brać wodę, bo wodę trzeba brać gdzieś z góry, gdzie jest w miarę czysta i jest duży przepływ tej wody, czyli znowu bierzemy sobie, powiedzmy, to nam najbardziej pokazuje. O, tu nam pokazuje. Tu jest bardzo fajne miejsce. Woda jest rwąca i tu będzie dobrze. I znowu wodę i pobór wody bierzemy sobie tu. O. Cyk, 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 cyk. Dobra. Jest. Łączymy rurą. Cyk, cyk. Tak. I jedziemy do miasta. Miasto jest. A, tu. Dobrze. O, i łączymy sobie to. Czyli mamy dopływ świeżej wody i odpływ. To od razu sobie pociągniemy, bo tu będziemy budować miasto. Czyli żeby było woda wszędzie, troszeczkę bliżej. O. Dobra. I w drugą stronę też, bo
Przypuszczam, że miasto będzie sięgać się tu. Więc trzeba to tu będzie miasto, czyli odpływ i dopływ mamy, nie mamy prądu. Prąd, skąd wziąć prąd? Prąd weźmiemy sobie z, oczywiście z elektrowni wodnej, bo ona jest najbardziej wydajna. Można wprawdzie stawiać jakieś ile tu jest 440 MW? 1600, proszę. Chyba więcej z tego nie wyciśniemy. No. Prąd jeszcze chyba nie działa. Nie funkcjonuje. Dlaczego? Aha, bo woda się jeszcze nie spiętrzyła. Dobrze. To musi trochę potrwać. Wciśniemy L3, przyspieszymy upływ czasu. O, od razu wszystko ruszyło. Na razie ludzi nie ma, to nie będą nam marudzić. A ludzie potrafią marudzić jak cholera. Przynajmniej ci tutaj w tej grze. Tu sobie przeprowadzimy energię. No. Dziwny. O, woda się już zaczyna spiętrzać. Tu odpływa. A tu się spiętrza. Tu mam jakieś dziwne fale. Nie wiem dlaczego takie są, no ale takie są. Elektrownie wiatrowe można jeszcze by było postawić. Na przykład tutaj, tu jest pokazane te ciemne miejsca, to są miejsca najbardziej, gdzie najwięcej wieje. O, i na przykład tutaj można postawić elektrownię 2 MW, a tutaj już 8 MW. I postawimy sobie, a co? Ludzie będą zadowoleni, bo ludzie bardzo lubią energię odnawialną. Taka góra wiejąca. O, tu zapomniałem. Dobrze. I pociągniemy elektryczność tu. Tego niebieskiego obszaru przez rzekę i powiedzmy tu gdzieś do tego miasta, nie? Możemy połączyć to z tym. Nie, nie będę jeszcze łączył. Cały czas tam
Jeszcze nie działa ta. No, widocznie jeszcze nie zaczęła działać. Chociaż to mi pokazuje, że dostępność elektryczności jest bardzo duża, na najwyższym poziomie. No to się cieszę. Ale ta linia powinna być niebieska. Jeżeli by generowała prąd, to by była niebieska, ale mam nadzieję, że to ruszy. Albo ją trzeba jakoś aktywować. O, funkcjonuje normalnie. Proszę, już zaczęła działać. I na pewno teraz pokaże się, że mamy linię energetyczną. Co, jeszcze nie świeci? Zaraz będzie świecić. Dobrze. O, teraz by trzeba było pociągnąć drogę. Pociągniemy sobie drogę, proszę Państwa. Nie wiem. Nie lubię dróg jakichś bardzo szerokich takich. Bardziej wolę kameralne. Tu jest dwupasmowa, jednokierunkowa. Może by właśnie zrobić tak. Tutaj wyjść z tego, bo tutaj mamy jedna nitka w jedną stronę, druga nitka w drugą stronę. Może by tak zrobić. Wychodzimy sobie stąd. Oddalimy troszeczkę. Ale chwila, moment. Tu bym wolał mieć takie możliwość zakręcania. O. I niech ta droga idzie nad wodą. Przerobimy troszeczkę, bo ten łuk tu jest.
Mega fajny. O. I tak sobie będzie droga szła. Tu będzie taki punkt widokowy. Ale woda tutaj szaleje po prostu. No. Nie wiem dlaczego tak dziwnie ta woda się tu zachowuje. Przecież to jeszcze nie pracuje. Teraz tak. Prąd. Prąd mamy. Tu jest pobór wody, więc żeby woda pobierała, o, tak, działa wszystko, to musi mieć pobór wody, dobrze, musi mieć prąd, znaczy się. O, tutaj też trzeba prąd doprowadzić, więc jak ja mam tutaj zrobić? Nie bardzo mi się chce tak. Na razie nic ciekawego się nie dzieje, bo budujemy sobie dopiero początek. O, tu będzie to nasze miasto City. Dobra. Ach. Tu by trzeba było teraz porobić sobie resztę dróg. Tylko, że już nie chcę robić drogi jedno. Kierunkowej, bo zacznie się robić po prostu bałagan. Przeszkadza mi tutaj ten, no ale co zrobić? Za to miejsce będzie takie troszeczkę ciekawsze. Nie taka jakaś prosta. Trzeba przekręcić ten.
zaczyna prosty, bo już zaczyna dziwnie to wyglądać. Tu by można było postawić most. Dlaczego tu się kurczy? Przypuszczam, że to jest jednak za mała droga na most. Droga to będzie musiała być taka. O, i taka droga od razu robi most. Ten most taki trochę mnie bardzo nie wyszedł. Tu już całkiem inny, bo no coś takiego. Nie tak, do góry. O. Czemu to tak się robi dziwnie? Ha, 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 ha.
Nie będziemy robić jakichś cudów. Trzeba to zrobić tak, jak było tutaj. Z tego tą większą drogę prosto. Dlaczego mi się tu robi takie przesło? No. Nie chcę tego. W ogóle mi się robi nieładnie. Droga pójdzie tam później. Czekaj, jeszcze inaczej. Może żeby był wyższy. Jeszcze raz spróbujemy. Podwyższymy od razu do połowy. Tak. Nie będzie za wysoki. Trochę taki. O. A tutaj musi opadać. O! O to mi chodziło. O to mi chodziło. Dobra. Teraz jest gites. No, to na tym będzie koniec. W następnym odcinku będziemy już zasiedlać miasto, czyli będziemy budować domy. Znaczy, domy się będą same budować, ale będziemy działać dalej. Na razie. Dziękuję.